Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, grałem kolejną partię z arcymistrzem Był to azerski arcymistrz Wasif Durar Baili O ile dobrze to wymawiam, trudne nazwiska I okazuje się, że on 18 maja zdobył Mistrzostwo Azerbejdżanu w szachach Ja tę partię rozgrywałem z nim trochę wcześniej w Tyler Tuesday Tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika Zapraszam serdecznie do analizy Moi drodzy, zacząłem ruchem d4, przeciwnik zagrał d5, c4, c6, Ok. partia taka słowiańska tutaj się szykuje, ja postanowiłem, sobie ostatnio tam patrzyłem jakieś tam warianciki, więc postanowiłem to po prostu wybić, zagrać nieco symetrycznie pionkami, lecz nie do końca symetrycznie figurami, i od razu zagrałem goniec G5. Oczywiście nie jest to taki ruch, który powoduje, że z rozpędu ktoś zagra E6 i tracimy Hetmana, aczkolwiek takie rzeczy też się w szachach y, dzieją i widziałem nieraz. No tutaj, jak ktoś nie zna, to też pewnie nie wie jak grać, aczkolwiek arcymistrz zareagował dosyć prawidłowo. Jeżeli tutaj czarne by wyprowadziły skoczkę, to ja po prostu tego skoczka bije i dwoje pionki. Gram na strukturę pionków i bardzo wygodna myślę, że gra dla białych. Tak mi się wydaje w każdym razie. Tutaj F6 zostało zagrane. No właśnie, to już takie inne posunięcie niż zwykle i nie pozwala skoczkowi wejść na F6, ja sobie tym gońcem spokojnie na H4 odszedłem, prowokuje do dalszych działań pionkami, lecz te pionki będą słabo tutaj grały, jak one szybko wyjdą do góry i osłabią króla przede wszystkim, taki jest mały też cel, czarne wyprowadziły po prostu skoczka, ja również to zrobiłem, szczególnie tego trzeba wyprowadzić od razu, jeżeli tutaj Hetman by zagrał na B6, to się tego w ogóle nie boimy, zbijamy tutaj um, tego pionka, jeżeli Hetman wybija na B2, gramy wieża B1 i tam czasami grożą takie widełki na C7. Dużo fajnych opcji się pojawia. Z kolei tutaj czarne teraz zagrały skoczkiem na H6. Skoczki na bandę z reguły, na bandzie nie stoją z reguły dobrze. Lecz w tym wypadku tutaj jest konkrecik, jeśli chodzi o tego skoczka. Ja jakiś taki skoczek F5 tutaj grozi. Czasami skoczek F7. Ok, postanowiłem zagrać E3, wzmocnić piona. Skoczek od razu zagrał na F5 atakując gońca. No i teraz sobie myślę tak. Albo zagram gońcem tutaj, albo zagram skoczkiem tutaj. Co zrobić? Postanowiłem zagrać skoczkiem mimo wszystko i decyduję się na to, że przeciwnik zbije mi gońca, ja zbiję, będę ją skoczka na bandzie. Ale będę groził czasem takim ruchem hetmanem na h5. Oczywiście w blicu, no to tutaj już to jest oznaczone jako mały błąd. Lepiej było odejść po prostu gońcem, nie narażać się na amarszpionu. Tutaj h5 byłoby sprytnym zagraniem, potem grozi g5 i h4 trzeba uważać. Mój przeciwnik zagrał spokojnie e6. Więc postanowiłem wyprowadzić ostatnią figurę do gry. Zauważcie, cztery lekkie figury wyprowadzone za oj, za dwie lekkie wyprowadzone, lecz nie ma to ogromnego znaczenia. Tutaj pozycja się cały czas trzyma. Wszystko jest w porządku. Skoczek wybił mi tego gońca oczywiście wybiłem i przeciwnik zagrał g6. To są wszystko dobre ruchy. To jest taka prowokacja troszeczkę do wybicia na g6. Zobaczcie, że jest taka opcja wybicia na g6, lecz ona niestety tutaj nie działa w tym momencie. Tylko dwa pionki zdobywam, doroszuję króla i nic z tego nie mam. Oczywiście zbijając najpierw skoczkiem i potem gońcem. Nic się nie dzieje, to czarnych jest, dobra, byłaby dobra gra. Postanowiłem zrobić roszadę. Okazuje się, że dobrze, goniec zagrał na g7 i wieża c1. Grałem takie ruchy dosyć, słuchajcie, myślę, że dosyć... Znaczy proste, w sensie takim, że wyprowadzam sobie figury, um, za dużego tutaj myślenia nie ma, dosyć schematyczne granie, aczkolwiek nie jest to już schemat, który jest oklepany, bo to jest nowa pozycja dla mnie totalnie. Nie wiem, jak u przeciwnika to wyglądało. Powiem tylko, że w tym momencie przeciwnik ma 2 minuty 14 sekund, ja 2 minuty 39. Poszła Roszada i G3. Postanowiłem sobie ustawić piony na czarnych polach, przy okazji bronię skoczka, zawsze mam jakąś ucieczkę ewentualnie. Zawsze takie, takie ruchy f5 są nieprzyjemne, więc skoczek już wtedy jest broniony, no taki ruch powiedzmy wyczekujący nieco. Goniec zagrał na d7, no i ja sobie zagrałem tutaj a3, no z planem oczywiście b4 standardowo. Tutaj wieża c8, czarne mają dobrą grę, moi drodzy, znaczy nie mają żadnych problemów w ten sposób, to ujm ujmę. I teraz tak, zostało zagrane b4, skoczek poruszył się na e7 z obroną, tutaj jakieś opcje wsk wskoczenia, otwiera wieżę, otwiera gońca, no taka normalna gierka. Hetman b3, no takie ruchy, jakoś tak na moim poziomie nie wiem, czy takie ruchy powinno się wykonywać, aczkolwiek... Wydaje mi się, że to jest to jest całkiem, całkiem ok posunięcie. Po prostu z cala wierzę, może jakaś wymiana. Pamiętam, znaczy pamiętajmy o tym, że na przykład, jak ja gram tu z arcymistrzem, to mnie satysfakcjonuje remis. Ja nie muszę się na niego super rzucać, żeby z nim na siłę wygrywać. Oczywiście gram zawsze na wygraną, lecz może trochę to wygląda nieco ostrożniej. Hetman na E8 i. B5. Idę na całego. Tutaj zobaczcie. Pionek blokuje przede wszystkim polecam, Tak sobie pomyślałem. Tak sobie zagrałem. Goniec. Y, przepraszam. G5 nastąpiło. I skoczek na F6. Hetman mnie zaczyna atakować. No właśnie. Bardzo sprytne przerzucenie ciężkiej figury na skrzydło królewskie. No i skoczek na D2. Trochę tak, jakby powiedzmy, ech, spanikowałem. No nie wiem, no uciekłem. Po prostu uciekłem tym e, skoczkiem. I e, zostało zagrane G4. Takie trochę przygwożdżenie tutaj e, tych, e, tych dwóch pól F3, H3. Aczkolwiek e, ten ruch przez silnik jest oceniony jako trochę niedokładny. Ale to jest kwestia wykorzystania przez białek, czego ja nie potrafiłem zrobić. No, to nie jest takie proste. W tym momencie mój przeciwnik ma 58 sekund, ja minuta minutę 45. B6 zostało, przepraszam, po G4 zostało zagrane B6 przez białe. E, oczywiście pomyślałem sobie tak. Idę tutaj na całość. Kontratakuję na skrzydle hetmańskim, jak on mnie tutaj na królewskim. Kto pierwszy, ten lepszy. Zostało zagrane A6. To już jest taki tutaj punkcik zaczepki po, do ewentualnego poświęcenia skoczek a4, no cóż, ten skoczek tutaj znajduje świetną placówkę, to też jest argument za tym, żeby tam te b6 było zagrane, co poszło no i oczywiście liczę na to, że mi goniec wybije który się może nie przydać potem w ataku na króla, chociaż ten pionek mu trochę blokuje, ale to jest zawsze im więcej wymian, tym dla mnie będzie lepiej, tu się zahaczam za chwilę na c7 goniec zagrywa na c6 skoczek oczywiście na c5, na e6 atakuje i hetman wrócił, moi drodzy, ta pozycja jest lepsza dla białych? Zdecydowanie, czyli dla mnie. E, no, fuf, silniki podpowiadają. Tutaj taki ruch Hetman B4 podpowiada silnik. Za bardzo nie rozumiem tego posunięcia, dlatego pewnie e, gra to silnik. Może skoczek B3, skoczek A5. Takie ciekawe rzeczy może. E, Cóż, zagrałem A4, poszło H5, zagrałem A5 jeszcze do przodu. No w sumie taki ruch, wiecie, tutaj na wybicie i marsz pionami mogłaby być taka opcja, ale on idzie na mnie H4. Jasne, że nie mogę wybić, trzymam strukturę pionków. No, i tak zagrałem, słuchajcie. W ogóle silniki podpowiadają, żeby bić pionka, mimo wszystko. Konsekwencja. No, nie jest to łatwo policzyć, oczywiście, ale no można było, oczywiście, spróbować. Przeciwnik ma 36 sekund, ja minutę 31 i zagrałem Hetmanem na B1. Poszło F5. No i już mi się zaczynało podobać. Wieża z F na 1. Taki ruch nieco wyczekujący, co ma zrobić przeciwnik. Ja uważam, że stoję przyjemnie, chociaż silnik mówi równa no ale tu grają ludzie, przypominam tutaj goniec zagrał na F6 goniec F1, takie mówię ruchy wyczekujące, 28 sekund przeciwnika, ja mam minuta 0,4 król na G7 i wróciłem skoczkiem na D3 tak powiem szczerze, też nie wiedziałem za bardzo jak tutaj to rozgrywać jasne, że trzeba było się może decydować na bicie na a6 konkretnie, no lecz mówię, przytrzymam tutaj sobie pola e, poczekam na jego ruch, a czasami skoczek na f4 może się bardzo, bardzo przydać wieża na h8, przeciwnik konsekwentnie realizuje tutaj ciężkie figury na mnie no trzeba bardzo uważać, no i od razu zagrałem gońcem, po wybiciu ten goniec zawsze na h1 ładnie broni, a król może uciekać na f1 lecz po hetman h5 tutaj się pojawia jeden um, problem zagrywam skoczkiem i tutaj za chwilę goniec mi wskoczy na b5, tak też się dzieje i chodzi o to, że goniec mi związuje te diagonale. Bo jak zagra mi hetman na H2, no to już jestem pod ostrzałem tutaj gońca. Wprawdzie nic jeszcze strasznego się nie dzieje, ale jednak już są jakieś opcje, moi drodzy. Tutaj czarne powinny zagrać przede wszystkim wieżą na C6 z uwagi na e, bronienie tego pionka. Lecz czarne zagrały królem na F7, co jest grubym błędem. Grubym błędem, czego ja nie wykorzystałem. Silniki są bezlitosne, moi drodzy. Dlaczego to jest gruby? Błąd. Mianowicie dlatego, że po tym posunięciu mógłbym spokojnie zbić tutaj pionka. I okazuje się, bo mi się coś ubzdurało, że ja mam za małą tutaj, tutaj obronę na skoczka i na wieżę. Ubzdurało mi się, że jak wieża mi zbije, ja muszę odbić hetmanem i ginie mi skoczek. A okazuje się że przecież wieża broni. No, i na przykład Hetman H2, Król F1. Jeżeli wieża by wybiła, ja po prostu o, mogę wtrącić jeszcze tutaj pięknego szacha, Król na G6, i wybijam. Pozycja totalnie wygrana dla białych. Ja tego gońca za chwilę. Y wybijam, a on nie ma tutaj opcji żadnej, żeby mnie atakować. No tak nie poszło, niestety po król F7 z automatu zagrałem na królem na F1. Mój przeciwnik ma tutaj niecałe 10 sekund, ja mam 55 sekund, więc to też, wiadomo, czas odgrywa bardzo ważną rolę. W tym momencie on zagrał skoczkiem na C6. No i król E2. Idę, słuchajcie, tak troszeczkę no, panikę taką sięje królem. Ten ruch nie jest najlepszy. Można by było próbować, no, cały Czas tutaj skoczkiem zbijać na B7, no ale cóż, poszło jak poszło. skoczek wybił mi po prostu piona i ja wierzę na H1. Chciałem tego Hetmana tutaj mocno przepędzić. Hetman na G6 wybiłem tę wieżę. No, im więcej ciężkich figur wymienię, tym wydawało mi się, że będzie lepiej. E, Najmocniej no przepraszam, tutaj wybił goniec na H8, ta wieża się trzymała na C. I król zagrał na D2, i skoczek na C4 dał szacha. No właśnie, bzdura. Królem na, na E1 zagrałem. A trzeba było wybić. Łatwo się mówi. Pionek nie może wybić, bo goniec zbija tutaj i jest masakra. Ten pionek robi karierę dobrą. A po biciu gońcem jest po prostu skoczek B7. Nadal przy jakości mniej, białe są świetne, ale to mówię. Silnik jedno, umysł ludzki drugie, jeszcze na, na małej ilości czasu. Więc starałem się grać praktyczne ruchy I poszło król E1 Skoczek na D6 moi, moi drodzy, właśnie to jest gruby błąd Czarnego Tylko, że No tak, ja już tu chyba powoli zaczynam to wykorzystywać Gruby błąd z tego względu, że jest skoczek F4 No właśnie Hetman na H6 Tam jeszcze jakieś opcje próbuję Prawdopodobnie Ale ja sobie spokojnie tutaj skoczkiem Zbiłem na E6 No właśnie Hetman zagrał na H2 i Król na D2. Dobra. Moi drodzy, w tym momencie tutaj czarne wybiły mi wieże na C1. A mogłoby być zupełnie inaczej, z bardzo sprytnym remisem. Mianowicie, skoczek E4, jeśli goniec bije, a bić musi, to jest Hetman F2. I tutaj nie ma e, obrony. Wieczny szach byłby remis na szachownicy. Na moje szczęście przeciwnik wybił na C1. Widzicie, arcymistrz również popełnia błędy. Hetman wybił na C1 i Skoczek dał szacha na C4. No, w tym momencie okazuje się, że mam ogromną, ogromną przewagę i zagrywam królem na C3. Król idzie do góry. Skoczek, goniec na f6. No, i król idzie na b3. Ja tak, no tym królem sobie tutaj grałem, po prostu żeby nie mieć jakichś szachów. No, też przyznam się, że trochę na czas próbowałem presję wybierać, wywierać na przeciwniku. Hetman h8 i skoczek wrócił spokojnie na c5. Tutaj w tej sytuacji zdecydowanie lepsze. Nie widziałem zwyczajnie. Tutaj miałem 18 sekund, przeciwnik 5 i sobie gramy dalej, tak? No, bicie tutaj kończy partię, bo jest. Atak taki pośredni I opcja zbicia skoczka No poszło inaczej, zagrałem skoczkiem Również bezpiecznie Hetman zagrał na D8 No już dostrzegłem, moi drodzy, bicie z szachem Król zagrał na G7 I nie zbiłem tego skoczka Tylko oczywiście skoczek zagrał na E6 Mój przeciwnik w tym momencie się poddał Moi drodzy Jakże się cieszę z wygranej partii z arcymistrzem. Ta partia może nie była już, nie była już taka, że miałem totalnie przegraną jednak. Tylko coś tam było powalczone. Przypomnę, że grałem z aktualnym na dzień dzisiejszy, 20 maja 2021 z aktualnym mistrzem, mistrzem Azerbejdżanu w Szachach. Niezwykle się cieszę. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!